kochani! Boże, jak to znałam, że nie będzie słychać. Hejka, kochani, słuchajcie, witam Was w kolejnym daily vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy 18 listopada, o ile się nie mylę, jest godzina 14. I słuchajcie, ogólnie teraz się wykąpałam, będę teraz suszyć i prostować włoski. Dzisiaj jestem w bardzo dobrym humorku, nie wiem dlaczego, po prostu mam dobry humorek. I dzisiaj głównym wydarzeniem dzisiejszego dnia, na które po prostu wszyscy czekają, znaczy to jeszcze nie jest ten dzień, ale prawie. Jedziemy do ortodonty, będę miała poradne zęby. Zobaczycie, czy już dzisiaj jest ten dzień, że będę miała nakładany ten aparat na zęby. I na godzinę 16 mamy wizytę u ortodonty, także mam około 2 godzinki na ogarnięcie się. A więc zaczynamy. I słuchajcie, przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak dbam o moje przepiękne włosy, a raczej jak o nie praktycznie nie dbam. A słuchajcie, jeżeli ktoś się pyta, czym myję włosy, to już Wam pokazuję. Są tu te szampony z Joanny. Jest to szampon i jest to odżywka. I słuchajcie, nie myję nimi codziennie, bo one psują włoski. Myję co któryś raz, bo one dają chłodne odcienie blondu. Czyli na przykład jak macie blond, żółty taki, na przykład taki, wiecie, taki żółty odcień, to myjecie tym szamponem, potem nakładacie odżywkę, spłukujecie i macie szare włosy. Znaczy nie od razu. Jeżeli ktoś ma taki żółty odcień, no to parę dobrych myć, ale na pewno będzie miał podobny odcień do moich włosków. Ale to pamiętajcie, że trzeba być naprawdę cierpliwym. Ja zawsze kiedy do fryzjera, teraz w tym przypadku, to robię szare włosy i po prostu utrwalam ten szary i go zagłębiam właśnie tymi szamponami. I gorąco je polecam właśnie dla osób, które chcą mieć taki chłodny odcień blondu. Gotowe iść podbijać świat, ale jeszcze jedna rzecz. Nie zrobiłam tego tam, bo byłam w łazience na dole i tam nie mam swoich rzeczy, takich wiecie, taki duperelek. I teraz będziemy nakładali jedwab do włosów. Słuchajcie, ja używam, nie wiem co to, jedwab z Joanny. Słuchaj, szampon z Joanny, jedwab z Joanny. Wygląda jakbym normalnie miała filmik sponsorowany, ale nie, to nie jest filmik sponsorowany. Po prostu lubię te rzeczy. I tyle. I słuchajcie, bardzo dużo osób nakłada jedwab, kiedy jeszcze włosy są mokre. Ja też tak robię. Teraz tak nie zrobiłam. Czasami właśnie robię, że nakładam go, kiedy włosy mam już suche. Czekajcie, chyba to nie jest ten, bo mam watę, ja wiem. Mam watę jedwaby, ale to chyba nie jest ten. Bo on tutaj jest bardzo mało, ma go. Dobra, nieważne. Może da radę jeszcze coś wycisnąć. Nie da rady. No i słuchajcie, nie mam pojęcia, gdzie jest mój poprawny jedwab do włosów. Świętej pamięci zaginął. Także wiadomo, że trzeba kupić nowy. Porządek. Właśnie będziemy, kochani, teraz sprzątali. O Jezus Maria! Hejka, kochani, słuchajcie, już jestem w Malborku. Idę właśnie do ortodonty. Prawie zostałam uderzona. Zapomniałam, co mam powiedzieć. A, że jest już wieczór. Znaczy, za kibie. Idziemy, słuchajcie, kochani, do ortodonty i odezwę się do Was później. Słuchajcie, kochani, ja właśnie wróciłam od ortodonty i czy mam ten aparat już, czy go jeszcze nie mam? Słuchajcie, oto jest pytanie. Oto jest pytanie, czy ja już ten aparat mam. No i nie mam! Słuchajcie, dzisiaj byłam, jak on się zobaczyłam, tutaj takie strasznie brzydkie teraz dziąsła, bo miałam robiony zdjęcie, który się nazywa Icon. I to właśnie była ostatnia wizyta przed aparatem. Dzisiaj mamy 18 listopada, a 20 listopada za 2 dni jadę robić odcisk, wycisk górnego łuku.
I 28 listopada w następnym tygodniu zakładamy już aparat na Górny Łuk, bo kochani, jak już Wam wspominałam, mogliście zobaczyć w poprzednich filmikach, ja nie mogę mieć założonego aparatu na dwa łuki naraz, gdyż mam po prostu za dużą wadę tego zgryzu i będę miała nakładany pierwszy łuk na górę i 2 miesiące później na dół. Powiem Wam szczerze, że jak już jestem tydzień przed tym, to zaczynam się stresować. Nie tym, że ten, wiecie, że będę miała ten aparat i w ogóle, też wiadomo, że będę inaczej wyglądała i jestem ciekawa tego, ale stresuję się tym bólem. Nie bólem nakładania aparatu, bo to raczej nie boli, jak słyszałam, ale te pierwsze dni, że wiecie, trzeba jeść kaszki, kisiele i takie, wiecie, takie same zupki jakby, bo bardzo bolą te ząbki, bo one się tam ustawiają, ten aparat się ściska i w sumie tego się bardzo boję, że będzie bardzo bolało. Ale wiecie co, cieszę się z tego, jest jeden powód, dla którego cieszę się z tego, Boże, jak ja nie umiem składać zdań w ogóle, jak nagrywam, że nie nakładam aparatu na górę i na dół naraz, ponieważ zaoszczędzę sobie bardzo mocnego bólu, chociaż będę musiała dwa razy przetrwać, ból ustawiania tych ząbków, bo na górze i na dół, no to wiecie, to będzie mniejszy ból niż dwóch naraz, bo wtedy to nie wiem, chyba bym zeszła. I kochani, zanim zakończę odcinek, to jest bardzo dużo pytań, czy na moim kanale będą vlogmasy. I kochani, tak, będą vlogmasy. Już się samo nie mogę doczekać, bo to jest w ogóle pierwsze moje vlogmasy. Pamiętam, jak byłam kiedyś młodsza i nawet teraz, na przykład rok temu, oglądam zawsze na YouTubie te vlogmasy i dziewczyny tak sobie myślałam, Boże, jak ja też kiedyś bym chciała być taka sławna i tak sobie nagrywać te vlogmasy, tak fajnie by było. No i rok później witamy. Witamy, marzenie się spełniło, będą vlogmasy. Słuchajcie, muszę też kupić jakieś bardzo fajne kalendarze adwentowe, nie to, że z czekoladkami, tylko wiecie, na przykład z kosmetykami, z takimi różnymi fajnymi gadżetami, także już się nie mogę doczekać. I kochani, za parę dni pojawi się vlog właśnie z kupowania tych kalendarzy adwentowych, także jeżeli jesteście ciekawi tego wszystkiego, co tu się będzie działo, to koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę do góry, jeżeli filmik Wam się podobał i zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama i na mojego TikToka, gdzie nazywam się właśnie tak, kinia.wiczyńska. Także kochani, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!